Michałku, ja cię znowu wlazł, jak go tylko znajdę. Śpi, jak słodko. Może go nie budźmy. Michał, wstawaj! Budziki za 3 minuty! No, zbieraj się! Ja znowu wracam, nie wiem, co on to wczoraj robił wieczorem. O matko. Słuchajcie, zostało ostatnie 5 sekund do końca. 5, 4, 3, 2, 1. Siódma wybiła. Don't worry, Michał, nie musisz wstawać, możesz iść się położyć spać, bo dzisiaj nie jest twój dzień. To znaczy, to może być twój dzień, ale nie dzień jako prowadzącego program Dzikie Budziki, bo dzisiaj program będę prowadził ja, więc nie musisz się o nic martwić, śpi sobie. Co prawda jest 13, ale nie piątek, tylko czwartek, więc nic strasznego nie może się wydarzyć, bo prowadzę ja. Więc ty sobie śpi, idź na swoją karimatkę, będzie dobrze. Ja idę poszukać chłopaków, bo gdzieś tutaj powinni być.